Panie trenerze, od jak dawno pan pracuje z Jaredem? Od grudnia 2011 roku. To był czysty przypadek. Ja byłem na treningu na Skrze z moim jednym amatorów. Jary swoje biegał, tam jakieś historie. I pytam się, co Jary jest. Jary mówi, trener, no jest źle, bo chyba będę musiał do Anglii jechać, bo nie mam już czego żyć. Kończą się te wszystkie, co zarobiłem pieniądze. I akurat tego Jacek Podoba biegał. I mówię, jestem, zobacz człowieka, warto mu pomóc. No i tak się zaczęło. Jacek mu pomagał długo dosyć. Dzięki niemu to wszystko też się nakręciło, i PZ-u, i te pomoce wszystkie inne. I także Jary, tylko jeden warunek był Jacka, że ma trenować ze mną, a ja mówię, a masz być w AZS-ie w Warszawie. I tak się zaczęło nasze te zabawy. To nie jest pierwszy taki zakręt w karierze Jareda. Ten wyjazd do Anglii, kiedy był już spakowany, kiedy chciał podjąć pracę zawodową, niezwiązaną ze sportem, i teraz kolejny, tym razem przychodzący po bardzo ciężkiej kontuzji. No to nie był pierwszy ten przypadek Jareda w ten czas, bo też taka u nas jest historia w PZL, że jest ministerstwa, że zawodnicy są sponsorowani przez związki do młodzieżowca. On w ten czas jakoś młodzieżowca kończył i był taki moment, że nie miał się kto nim też zająć. No i Jary wyjechał do Londynu, tam miał swoich kolegów, Polaków, którzy mu tam pomogli, pracował tam i wrócił. No i też tam zaczepił się u Bogdana Mamińskiego, tam pomagał mu Bogdan. No i tak się stało, że później, jak ja mówię, Bogdan do mnie przychodzi, niech idzie, wszystko jak ma, nie ma żadnych problemów. No i zaczęliśmy trenować, wszystko było bardzo dobrze. Efekty tego były i wygrany jeden maraton, drugi maraton, wysokie miejsca pozostałych, no i medal na Mistrzostwach Europy. Wygrany łódzki maraton też. Łódzki maraton, tak. I w Warszawie drugie miejsce, w Łodzi trzecie miejsce, także w Berlinie siódme, także to wszystko były sukcesy. Drugie miejsce w roku takim akurat, który później zaczęły się wszelkie te tragedie. W Düsseldorfie biegał maraton, był trzeci chyba, czy drugi, już nie pamiętam. W makabrycznych warunkach. Nabiegał tam wynik 2:12 i myśleliśmy, że wszystko będzie dalej ok. Później następna jego wpadka pogodowa to był Frankfurt, gdzie przewracało wszystko, biegł sam, praktycznie poleciał tam 2:15. I nieszczęsne Igrzyska Olimpijskie. Tak, jeszcze właśnie w Rio, z tego tytułu, że doleciał przed całym startem. Zawsze robiliśmy, że przelatujemy w czwartek. W tym był taki niewypał, że etiopskie linie x lat, wszystko było ok. W tym dniu samoloty nie poleciały. I ścigali go dookoła świata, miał jechać, a mój Jary wracaj z powrotem. Następny dzień leciał. No i przeleciał parę godzin przed startem, że już nie było po prostu możliwości biegania, jakoś się modliłem, żeby skończył, nie to, żeby szedł, tylko żeby skończył ten bieg. Skończył i dalej pasmo tych różnych też nieszczęść przed mistrzostwami Europy w Berlinie. To już było apogeum tego wszystkiego. I się pyta, trener, kiedy się to w końcu skończy? Jak bardzo odczuwacie te zmiany zainteresowania? Dotychczas Jared był w ogniu uwagi właściwie wszystkich kibiców, ludzi, którzy związani są z lekką atletyką, a teraz się to skończyło. No w tej chwili się to tak jak skończyło się to praktycznie. Fakt, że my tego nie rozgłaszaliśmy, co z Jaredem się dzieje, że tylko wiadomo, że ma kontuzję. Czasami tam na Facebooka wrzucał swoje historie, bo związany jest z Asicsem, to musiał to robić. A odnośnie jego spraw materialnych, to nie rozgłaszaliśmy tego w ogóle, zostawialiśmy to między sobą. I bo ja nie jestem taki, żeby, przepraszam za określenie, chodzić, prosić, żebrać. Jary to samo, trzymaliśmy to, ale już tak do tego doszło, że już chłopak no, nie ma nic, krótko powiedziawszy. Nawet jak chciał się zarejestrować na bezrobotnego, żeby jakiś socjal dostać, to nie przyjęli tego, bo miał kontuzję, chodził na olaskach i nie przyjęli tego jego. Ta najtrudniejsza chwila podczas tej kontuzji, Jary opowiada, że to święta Bożego Narodzenia. No było, może się wzruszę. Było tak, że dzwonił, trener, nie mam nic. No, Jan mu pomógł, ja mu pomogłem, jakoś to przetrwał. I tak teraz, jedno teraz jest dobre, że odżył biegowo. Nie poddał się, już jest biegowo w miarę dobrze. Teraz trzeba zacząć dłuższe treningi, szybkość wchodzić. I ja w cały czas wierzę, że nabiega wynik, że będzie dobrze. Pan go nie zostawi? Po prostu nie mogę, bo to nie jest moim... Bo ja nie mogę tak mówić, chyba. Ja Reda tak nie zostawię, bo to nie jest w moim życiu. Tak mnie rodzice wychowali, że trzeba pomagać ludziom. Ja się o nikogo nie gniewam, nigdy nic, nawet dużo ludzi mi krzywdę zrobiło, ale nikogo nie niszczę, brzydko powiedziawszy.